Podróż Gabriela Turskiego do Ameryki Południowej rozpoczęła się 6 lutego. Najpierw musiałem polecieć do Mediolanu, skąd wraz z jednym z towarzyszy podróży udaliśmy się do Madrytu. Już po sprawie na lotnisku i teraz zmierzamy w naszym kierunku. Pierwszy lot dzisiaj do Madrytu. Start. Na razie do Madrytu, stamtąd po 2 godzinach lotu przesiądziemy się na samolot do Buenos Aires. Na lotnisku w Madrycie. Lotnisko jest imponujące, a tutaj zaraz nasz samolot, którym polecimy do Buenos Aires. Cóż, to nasz Airbus, nic specjalnego. Taki tam sobie samolot. Wszyscy uczestnicy wyprawy spotkali się dopiero w Buenos Aires. Czekam właśnie na grupę, która będzie podróżować ze mną. Na razie wszystkie samoloty się spóźniały. No i tak tu sobie stoję w tym tłumie i czekam. Generalnie to cała grupa już jest w komplecie, przynajmniej ta lotniskowa. Dorota dyskutuje tutaj z panem, bo zgubiłem telefon, a tak to zaraz się będziemy pakować do busa. Plaza de Mayo, główny plac Buenos Aires. To jest taki normalny rok Buenos. Po 2 dniach, podczas których mieliśmy okazję zwiedzić część stolicy Argentyny, wyruszyliśmy do Mendozy, oddalonej o prawie 1200 km. Witamy na dworcu autobusowym w Mendozie. Bagaż naszej wyprawy. I uczestnicy naszej wyprawy. Niektórzy całkiem wyluzowani.
Startujemy do naszego hotelu na Montevideo. O, nasz kierowca, który... A to my, ekipa, która będzie zrzucać w fantastycznym stylu. Zawiezie nas, gdzie trzeba. Na miejscu na polskich miłośników wspinaczki czekała przykra niespodzianka. Toż w związku z tym, że drogi są zawalone, ruszamy na razie na inny szczyt. Góry przed nami, niestety droga jest zamknięta. No i nie chcą nas przepuścić. Chyba będziemy musieli dać łapówkę. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwiąże. Przepuszczają tylko lokalnych, bo nas niestety nie bardzo chcą. Frescor de primavera, porto de eternidad, aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la... Z powodu lawiny błotnej zablokowana została droga w kierunku parku Aconcagua, przez to nasza wyprawa została opóźniona o 6 dni. W związku z tym postanowiliśmy dokonać wstępnej aklimatyzacji, wchodząc na szczyt Cerro Vallecitos, mierzący 5460 metrów nad poziomem morza. Proces ten był jednak niepełny z powodu różnic wilgotności powietrza między tym szczytem a Aconcagua. To jest pierwszy dzień aklimatyzacji. Wyjdziemy na mniej więcej 3600, potem zejdziemy na 2800, gdzie będziemy spać i na tym zakończymy nasz dzień. Oto piękne widoki. A nie, to jest kawał drogi jeszcze. Przewyższenie na pewno z 1000 albo lepiej. Nie. Zastanawiam się, czy spróbować tej. Wody? No. Stamtąd jutro będziemy atakować 5900. Jest to nasza aklimatyzacja. Droga dalej zamknięta. Więc nie możemy dostać się do parku Aconcagua. I to cała, albo cały korowód, jak się to leczy. Do obozu na 4200. Niestety chyba tam kilka było. Jest cholerny upał. Nie ponad 40 stopni w ciemno. Jestem na jakiejś wysokości 3600 metrów. Plecak waży ponad 40 kg. Ale ma nam tu dać dobrą klimatyzację, żeby spróbować wejść w stule alpejskim na Aconcagua, jak otworzą park. Tak wygląda droga przed nami. A dziewczyna zaczyna jeść lunch. Stały zestaw, pomidor i ketchup. Każdy się czymś posila. Wszyscy trochę zmęczeni. Się ten
ładnie rozwijacie. Dajecie. To przedsmak żlebu kanaletta.